Кормить казаби от весь Палулан, там чтига мне когда есть за границей стана пан Вацлав Крупинский. Но тогда сближаемся до два. Мой опекун, от Станислав Дедиц. Культура, штука и дедицство народа. Nawet z Berlina jeden przyjechał. Pamiętam taką anegdotę. Jak trzy siostry. Niech weź mikrofon sobie. Słychać. Już tam wiesz, mam dobry głos. Proszę Państwa. A propos Berlina. Pamiętam jak w tamtych czasach. Jeszcze jest trzecia wojna światowa, nie ma już nic, ale góra bardzo głos wyszukał dwie służebniczki. Siostry mi idźcie na wschód, miniecie jedną rzekę, drugą, trzecią. Góry i tam na taką rzeką, piękną, cudowną, się nazywa Wistula, będzie siedział taki rybak, jeden ocalały z całej Europy Środkowej, będzie wędkował, będzie patrzył i mówił do niego, podejdźcie w swoim języku, takim między ławą a odgrążą łóżką. Pozwiecie, że wy jesteście wysłane, żeby od was, on was ma zapłodnić i od tego właśnie stworzenia powstanie nowe życie po trzeciej wojnie domowej. One idą i rzeczywiście, żeby skrócić, patrzą, jest piękna rzeka, ale nic nie ma, tam jakieś kabazie rosną, kuje sobie papier w okularkach takich drucianych. I one mówią do niego te słowa, które im powiedział ten z góry. On rzucił ten papier, wstał, przetarł, ale mówił: jeżeli RFN nie uzna granic na Odrze i Myślcie Łużyckiej, nic z tego nie będzie. Takie były czasy, kiedy się rodziła i żyła piwnica. I dziękujemy temu, że możemy tak pięknie tak przejść przez te wszystkie nasze fale. Dzisiaj 75 lat, proszę Państwa, piwnica 55 lat, ja 75 lat. No i Międzynarodowy Dzień Teatru, który powstał po moim narodzeniu. W 53 roku. To wszystko łączy się z piwnicą i ze Święcickim. Oddaję ten cudowny, złoty mikrofon. Możecie przykać zdjęcia, ale już bez błony robicie zdjęcia, panowie. Bez błoną stare zdjęcia, mechanika. To kogo mam do życia?